Witamy Państwa o poranku. Chciałoby się zagrać. Wiemy, że to jest oczywiście słynny sygnał opolskich festiwali. Tych już 60 poza nami. Ten fortepian oczywiście służył także tym, którzy chcieli zażywać atrakcji festiwalowych, które zorganizowało miasto w ciągu minionego weekendu, a wydarzeń było mnóstwo, bo przecież Maryla Rodowicz została ikoną opolskich festiwali. Mamy już nazwę dla Placu Dworcowego. Nosić będzie on imię słynnej, legendarnej naszej wokalistki, czyli Olgi Kory Jackowskiej. Opolska publiczność miała okazję oklaskiwać artystów, przyznawać także i nagrody, właśnie nagrody publiczności. No i bawić się i wypełnić szczelnie polski amfiteatr po raz kolejny, więc ta słynna opolska publiczność to nie jest tylko jakiś wytworzony mit, ale tak rzeczywiście w Opolu jest. Festiwal zatem przyniósł jak zwykle wielu atrakcji mieszkańcom, także gościom festiwalowym, którzy w mieście mogli zażywać tych atrakcji mnóstwo. No i festiwal się spokojnie skończył i będziemy myśleć o kolejnym 61. A teraz wracamy do tej codziennej rzeczywistości miasta. To skoro jesteśmy już tutaj przy mieście, przy ratuszu, to warto Państwu przypomnieć, że tutaj właśnie wszystkie wydziały, które pracowały dla mieszkańców miasta, zostały przeniesione do Centrum Usług Publicznych przy ulicy Pileckiego 1 i tam należy się ze wszystkimi sprawami, które Państwa dotyczą, jeśli chodzi właśnie o miasto, kierować i tam znajdą Państwo oczywiście w tym nowoczesnym miejscu wszelkie porady i tam złożą Państwo odpowiednie dokumenty. A że Opole jest, przypomnę, cały czas miastem festiwali, to przekonuje Państwa już do tego, żeby zarezerwować sobie niedzielę na kolejny festiwal. Jaki? Przed nami już 17. edycja Opolskiego Festiwalu Skoków. To jest wydarzenie niesamowite sportowe, bo to jest jedyny tak zwany mini meeting krajowy w Polsce o tak dużej randze, związany z jedną dyscypliną, czyli skokami wzwyż. Tutaj przyjeżdżali olimpijczycy, którzy stawali się później złotymi medalistami olimpijskimi chociażby, więc w tym roku także czeka nas mnóstwo atrakcji. A zatem Opole wciąż festiwalowe, już w najbliższą niedzielę kolejny z festiwali skoków, no ale rzeczywistość rzeczywistością, więc my na bieżąco tę rzeczywistość Państwu relacjonujemy, pokazujemy, więc bądźcie Państwo cały czas z nami, z Czasem na Opole. Życzymy miłego, udanego tygodnia.